Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o zazdrości. Ale nie o takiej zazdrości, że Ty komuś czegoś zazdrościsz, tylko o znajomych, którzy zazdroszczą czegoś Tobie. Temat zazdrości, gdy Ty czegoś komuś zazdrościsz, jaki to może być... Jaka to może być siła napędowa, jaka może to być energia do osiągania celów, o tym mówiłam na mentoringu ze mną. Mentoring na mojej stronie bucardimaria.com, zakładka mentoring. Tam, jeżeli masz dostęp na określony czas, na przykład na jeden dzień czy na 3 dni, masz dostęp do wszystkich nagrań, które dotyczą mentoringu i tam jest również temat zazdrości, jeżeli ty komuś czegoś zazdrościsz. Jak to wykorzystać, żeby osiągnąć swoje cele? Po co to się pojawia i co to oznacza? Bo ta zazdrość, to ona ma głębsze przyczyny. Dzisiaj jednak porozmawiamy o tym, jeżeli ktoś tobie czegoś zazdrości. Zazwyczaj jest tak, że o tym nie wiemy. Czyli jacyś tam obcy ludzie zobaczyli nas na ulicy, zobaczyli nasz samochód, nasze ubranie, albo słuchają jakieś opowieści na nasz temat i wtedy nam zazdroszczą. Oczywiście z tym nie można wielce nic zrobić, oprócz zadbać o to, żeby mieć odpowiednią tarczę ochronną. Tutaj zapraszam na rytuały do mnie, mariabucardi.pl, zakładka rytuały w nagłej potrzebie, rytuały ochronne będą idealne, żeby te energie do Ciebie nie docierały, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która naprawdę osiąga sukcesy, ale jeszcze podwyższa sobie poprzeczkę, czyli chce jeszcze więcej w tym życiu osiągnąć niż to, co ma do tej pory. I wiesz, czujesz to, że spotykasz się z zazdrością. To nawet jeżeli traktujemy to tak pół żartem, pół serio i nas to tak daje nam takie odczucie, o fajnie, fajnie, niech wszyscy mi zazdroszczą, to mimo tego ma to negatywne skutki, ponieważ to są energie, energie są do nas wysyłane i jeżeli są wysyłane z niefajną intencją, no to może to być bardzo, bardzo szkodliwe. I my się z tego śmiejemy, albo nas to łaskocze po nosie, czyli nasze ego wzrasta, ale w rzeczywistości mogą się pojawić jakieś niefajne sytuacje w życiu i potem się zastanawiamy, a skąd to się wzięło? No właśnie stąd, że nie zadbaliśmy o właściwą ochronę i jeszcze może nawet napędzaliśmy tą zazdrość jakimiś naszymi zachowaniami. Czyli zazdrość to jest oczywiście energia. Jeżeli jesteś dobrym alchemikiem, to możesz sobie tą energię przepięknie oczyścić, przepuścić przez różne filtry i wykorzystać ją na swoje cele. Ale jeżeli nie jesteś alchemikiem i nie wiesz, jak to zrobić, no to lepiej zadbać o ochronę, bo taki jad... Tak, to jest trucizna, to jest jad, który jest wysłany pod Twoim adresem przez jakieś tam osoby. On prędzej czy później zatruje Twoje ciało i możesz potem mieć niefajne takie zaskoczenia, a skąd nagle brak energii, senność, wypadające włosy, łamiące się paznokcie, skąd to się wzięło? Tutaj niby wszystko fajnie, fajny sukces, a tutaj jakieś takie rzeczy się pojawiają, które są pierwszym symptomem niefajnych energii, które idą w naszym kierunku, a później to już się gromadzi, kumuluje. Jeżeli tego nie oczyszczamy, to jest tego coraz więcej. Dlatego wiele, wiele, wiele osób, które osiągnęły w życiu bardzo, bardzo dużo, prędzej czy później, jeżeli nie zadbały o ochronę, jeżeli nie znały się na magii, no to padały ofiarą takich energii, no i miały potem czy problem z alkoholem, czy problem w związku, czy jakieś plajty biznesowe i tym podobne. I może tłumaczyły sobie to jako swoje złe decyzje, oczywiście mogło tak być, ale te złe decyzje mogły również wynikać ze złych energii, które były tej osobie wysyłane przez wszelkiego rodzaju zazdrośników. I teraz tak. Zazdrośnicy to ludzie, którzy zazwyczaj nic nie osiągnęli w życiu, albo mało, albo mniej niż mogliby osiągnąć.
Wielu z tych ludzi koncentruje się na zazdrości, na zawiści, zamiast wykorzystać to jako motor napędowy do realizacji swoich marzeń i swoich celów. O tym było w moim mentoringu. Ale teraz jak się zachować, jeżeli wiesz, że ktoś ci zazdrości albo zawiści? Często jest tak, że mamy naszych starych znajomych, my się rozwijamy, my wzrastamy. Czy to w związku nam się lepiej powodzi, czy to w finansach nam się nagle lepiej powodzi, no bo pracujemy nad sobą, osiągamy swoje cele, a ci ludzie zostają w tym miejscu, w którym byli wcześniej. To mogą być znajomi ze szkoły. Startujecie z jednego poziomu, ty nagle osiągasz nie wiadomo co, fajny samochód, fajny dom, fajne życie, a oni siedzą w tym miejscu, w którym siedzieli rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. I wtedy się pojawia ta zazdrość i te złe energie wysyłane pod twoim adresem. Bo jak to tobie się udało, tobie wszystko spada z nieba. Nic nie spada z nieba. I każdy człowiek sukcesu o tym wie, że to jak oni sobie tam leżą i oglądają jakieś seriale, to ty w tym czasie realizujesz swoje cele. No dobrze, ale oni myślą, że ci to spadło z nieba. I wysyłają złe energie. I teraz tak. Pierwsza rzecz, i to ci powie każdy człowiek sukcesu, każdy. I ja ci to powiem również z mojego doświadczenia. Jeżeli masz pośród swoich znajomych ludzi, którzy wiesz, że ci zazdroszczą i zawiszczą, to zerwij z nimi wszelkie kontakty. Oni nie mogą nic wiedzieć o tobie. Jakie są twoje plany? Jakie są twoje rzeczy zaplanowane na kolejny czas, jakie są twoje poprzeczki, które sobie stawiasz, jakie są twoje emocje, jakie są twoje odczucia, jakie są twoje słabe punkty, bo wierz mi, że oni w te słabe punkty. Uderzą. A i tak, jeżeli to są znajomi ze swoich starych czasów, to oni znają twoje słabe punkty i na pewno dokładnie w te punkty będą uderzać. I teraz tak, mogą to robić samodzielnie, wysyłając ci złe życzenia, złe myśli, czy po prostu takie rzeczy, klątwy wszelkiego rodzaju, złe oko, a żeby ci się nie udało, a żeby to, a żeby tamto. No i tutaj w zależności od właściwości, w zależności od nasilenia tej intencji, to może być mieć słabsze działanie, może mieć silniejsze działanie, ale oni mogą też zlecać takie rzeczy dla czarnych magów, którzy już się znają na swojej profesji i będą to zlecać, żeby ci się noga podwinęła. Oczywiście, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada, ale to może potrwać. Może być tak, że najpierw ty wpadniesz w ten dołek, a dopiero ta osoba za jakiś czas, jeżeli nie wymierzymy jej boskiej sprawiedliwości od razu, bo wiemy, że nam szkodzi. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli ktokolwiek z twoich znajomych, twoich przyjaciół ci zazdrości i ty o tym wiesz, to zerwij kontakt z tą osobą. Bo ta osoba prędzej czy później będzie odpowiedzialna za to, że tobie będzie w życiu gorzej, będzie ci trudniej. I tutaj trzeba być konsekwentnym. Tutaj nie ma tego, że znamy się od podstawy. Tylko trzeba być konsekwentnym. Jeżeli ktoś w żartach sobie tak żartuje i wiesz, że to jest zazdrość, niby w żarcie, to też jest zazdrość, też należy z takim człowiekiem się rozstać. Bo jeżeli chcesz w twoim życiu dalej osiągnąć sukcesy, dalej się realizować, to trzeba zadbać o ochronę, czyli mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Wszystko, co mówisz, będzie wykorzystane przeciwko tobie. Czym jesteś człowiekiem z większym sukcesem, tym gorzej. Czyli cokolwiek ludzie na twój temat wiedzą, twojego życia prywatnego, twoich słabości, wykorzystają to przeciwko tobie. I kolejna rzecz, wszyscy ci, którzy źle ci życzą i wszystko, co o tobie wiedzą, wykorzystają przeciwko tobie. Czy samodzielnie, czy zlecając takie prace dla siebie. I ostatnie, zadbaj o ochronę. Zadbaj o te rytuały ochronne, bo to nie są żarty. I pamiętaj,
Bądź konsekwentna, bądź konsekwentny. Spotykasz kogoś, ktoś od razu ci zazdrości samochodu, domu, czegokolwiek innego, nawet w żarcie. Arrivederci. Do widzenia. Ta osoba nie ma miejsca w twoim życiu. Otaczaj się ludźmi, którzy też dążą do realizacji swoich celów i którzy cię wspierają na twojej drodze. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.